Cześć, to Mateusz Osiak, witam w czwartym odcinku Podwójnych z Osiakiem. Dziś moim gościem jest Marcin Półtorak, ex-rap bloger, autor bloga Producencki Punkt Widzenia, na którym recenzował rap, skupiając się na bitach, a nie na tekstach, oraz były współpracownik Tfu Popkillera. Dzień dobry. Zaprosiłem do rozmowy Marcina, by poruszyć jedną z najgłośniejszych aferek w polskim rapie w ostatnim czasie. Mianowicie odpowiemy na pytanie, czy Szafter kradnie bity? I zacznijmy zatem z grubej rury. Czy Szafter jest złodziejem bitów? Nie. Myślę, że daleka droga jeszcze jest do tego, żeby go tak nazywać, szczerze mówiąc. Jakby musimy od razu tutaj napomknąć o tym, czym on się tłumaczył, czyli po prostu kupowaniem paczek z samplami. Kwestią dyskusyjną jest jakby to, czy używanie tych sampli tak po prostu w takiej czystej formie, bez cięcia ich, bez robienia żadnych tam machlojek na nich, jest jakby moralnie akceptowalne w środowisku, nazwijmy to. Natomiast do mnie gdzieś tam to kryterium legalności trafia i uważam, że złodziej to jest za duże słowo. No, tak po prostu zrobił i tyle. Tutaj mieliśmy tak jakby dwa przypadki. Tym głośniejszym przypadkiem było to, że beat do Hot Coffee brzmiał prawie tak samo jak Esoteric Bounce DJ-a Streetwise'a, a jeszcze potem odkopano kilka bitów na tym samym samplu. Czym różnią się te bity? Wiesz co, ty mnie zaskoczyłeś, bo ja słyszałem tylko te dwa. W sensie słyszałem tylko ten Esoteric Bounce i Hot Coffee. Nie za bardzo sprawdzałem te pozostałe. Natomiast Hot Coffee i Esoteric Bounce jakby no nie różniły się za bardzo. Był wykorzystany ten sam sample, wiadomo, w taki sam sposób. Dźwięki były podobne, no ale jakby poruszamy się w takiej stylistyce, że wszystkie dźwięki perkusji i wtyczek są przeważnie do siebie podobne, więc zdarzyło się. Więc myślę, że tak, akurat te dwa bity były do siebie bardzo podobne, ale nie uważam, że to był jakiś zmieniacz gry. No ale to myślisz, że Szafter słyszał wcześniej ten bit, czy stworzył go samemu od nie. podstaw i po prostu tak wyszło, że są podobne? Myślę, że nie słyszał. Kurczę, no jakby to powiedzieć. Mi chodzi o to, że generalnie tendencja teraz w rapie czy tam trapie jest taka, żeby po prostu, wiesz, używać mało dźwięków, żeby nie rozbudowywać tych bitów jakoś przesadnie. Do tego używa się po prostu tych dźwięków podobnych. No, perkusje wszędzie masz, wiesz, te same werble, które robią i w ogóle, więc pewnie tak po prostu wyszło. No, wziął ten sample, opadł na nim lwią część bitu, dodał sobie do tego jakieś tam małe plumkanie w tle, żeby nie przeszkadzało. Akurat ktoś inny wymyślił to w ten sam sposób i tyle. Okej, okay, ale też właśnie była ta druga sprawa, czyli bit do DVD, gdzie znowu powstało kilka takich samych podobnych bitów na tym samym samplu. Tym najbardziej, powiedzmy, podobnym czy tam znanym jest New York Freestyle, czyli J. Cole and Joey Badass Type Beat. I to jest tak jakby drugi podobny przypadek. Nie? Mhm. Wiesz co, powiem ci, że akurat tutaj ja też nie chcę jakby forsować jakieś turbo wyroków ostatecznych, bo ja przede wszystkim najchętniej bym sobie usłyszał, jak ten sample brzmiał w oryginale, bo faktycznie w obu bitach jest podobnie wykorzystany, ale wiesz, ale w tamtym J. Cole, Joey Badass masz, no to wiesz, to jest zupełnie inny klimat, jakby na tym samym samplu masz, w tamtym type bicie masz, wiesz, masz jakąś taką peruchnę twardą, coś tam, a w DVD masz, wiesz, masz to ugryzione od takiej zupełnie innej strony, hat w ogóle cyka zupełnie inaczej, bass cyka zupełnie inaczej, u Szaftera są tam jeszcze dodatkowe dźwięki, tam bodajże saksofon był, którego nie było w type bicie, więc jakby pewnie się po prostu złożyło w ten sposób, że tutaj sample też pewnie producent type bitu i Szafter wzięli niepocięty, natomiast Szafter do niego dołożył trochę więcej i jakby pewnie znowu się tak złożyło, no, że. Czy te dwa przypadki to nie jest zbyt wiele, bo tutaj wiesz, no raz zrobić taki sam bit jak typ na drugim końcu świata, spoko, ale jak to się zdarzyło drugi raz, to czy nie zdarzy się czwarty, piąty i siódmy? I tutaj dochodzimy do jakby dyskusji natury, ja wiem, moralnej, na ile uzasadnione jest zrobienie takich rzeczy taśmowo. To jest ciężki temat, szczerze mówiąc. Jakby można się jakby okopywać na stanowisku, że jeśli robi to legalnie, to nie ma najmniejszego problemu. Ja osobiście wolałbym, żeby jakby gdzieś tam w tych jego dziełach było więcej inwencji. Jeśli dla niego tak jak on robi jest w porządku, no to okej, okay, ja nie muszę tego słuchać. Bo ten argument legalności jest bardzo często poruszany, że no skoro kupił tą paczkę, no to może ją sobie wykorzystywać jak chce. No właśnie, czy on się napracował nad tymi bitami, czy to po prostu dołożył parę cegiełek, jak to wygląda z producenckiego punktu widzenia? Ciężko mi powiedzieć, bo każdy producent robi rzeczy zupełnie inaczej. Jakby one nie brzmią tak, jakby się, wiesz, napocił nad nimi i siedział przez całą noc i dobierał dźwięki.
Ale wiesz, ale nie mogę z czystym, jakby wiesz, sumieniem i z absolutną pewnością powiedzieć, że tak nie było. Także ja tutaj nie chcę się za bardzo wypowiadać. Kiedyś, wiesz, za złotych czasów Swiss Beatsa, on w ogóle chwalił się czymś takim, że on w ogóle to tam robi beat w kwadrans i on jest super. I te bity faktycznie, jakby wiesz, brzmiały w ten sposób, że on po prostu brał jakiś sample, wykręcał go w jakieś losowe strony, dokładał taką samą perkę zawsze i te bity faktycznie powstawały w kwadrans, ale były na tyle skomplikowane, że brzmiały jakby on nad nimi murzył się dwa dni. Może w tym przypadku było na odwrót. Nie wiem, nie mogę tego, jakby wiesz. Nie widziałem nigdy Shaftera, który robi bit. Nie wiem, jakie on ma tempo pracy, ani jaki on ma tryb pracy. Ciężko mi powiedzieć. A jeśli chodzi o te sample z paczek, no właśnie, kiedyś ci producenci tak grzebali w winylach, cudowali nie wiadomo co, ale no już nie jesteśmy w 90., prawda? Mamy 2019 i to chyba dość normalna sprawa, szczególnie w Stanach. W sensie kupowanie paczek i robienie tak na nich, też mi się tak wydaje. Jakby, znaczy wiesz co, gdzieś tutaj widzę te analogie, jakby, że wcześniej musiałeś pójść do sklepu z winylami, przedigować się przez tam tysiące jakichś rozmemłanych, starych, niedziałających, słabych wosków, aż w końcu znajdowałeś ten jeden i on był tak kosiorny i tak kozacki, że w ogóle ciąłeś z niego, nie wiem, 10-sekundową pętlę, nie zmieniałeś w niej nic, bo była tak super i to był twój beat. Teraz robisz generalnie podobnie, no tylko tyle, że nie digujesz, tylko kupujesz sobie paczkę i wrzucasz od razu sample i to też jest twój beat. Jakby kwestia zajawki, nie? Jak ktoś, wiesz, etosowo podchodzi do tego digowania i jakby nie ukrywam, no ja też jestem gościem, który lubi słyszeć, że tam, nie wiem, Madlib czy ktokolwiek się nadigował, to fajnie, natomiast też jakby no nie przekreślam tego, że ktoś może po prostu wyjść z założenia, że kupię sobie paczkę i też będzie dobrze. Producenta samplującego, kupującego sample z paczek można nazwać dobrym producentem? Kolejna ciężka kwestia. Zastanawiałem się nad tym długo, kiedy mi tam podesłałeś tam te parę dni temu temat. I szczerze mówiąc, mimo tego, że się zastanawiałem, nie wymyśliłem na to jednoznacznej odpowiedzi. Gdzieś tam serce podpowiada, że nie, no bo gdzie? No z jednej strony masz jakiegoś, wiesz, kozaka, który ma ileś tam sampli w głowie i potrafi nimi operować, jak mu się podoba, a z drugiej strony masz jakiegoś typa, co sobie po prostu kupuje paczkę i elo. Ale rozum mówi, a dlaczego niby nie? Jakby skoro on w ten sposób działa, to kto mu ma zabronić? Ja osobiście może po prostu postawię sprawę w ten sposób, że wolę słyszeć, że ktoś się napracował, docenić jego talent i ucho, ale jeśli ludzie kupują to, co ktoś zrobi po prostu z samplem z paczki, to spoko. A właśnie, tym bardziej, że akurat DVD, moim zdaniem, jest na tyle rozbudowanym bitem i na tyle się różni od tego type bitu, że akurat tam faktycznie no nie jest to jakaś, wiesz, producencka wirtuozeria, ale to też nie jest tak, że on po prostu wrzucił tam jakiś losowy sample, dodał do tego losową perkę i gotowy bicior. Tam jest naprawdę podokładane jakieś parę dźwięków, także pod tym kątem akurat myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Tak, czyli zakładasz, że w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że nie wiem, Shafter, Kubi, Graczyk, czy ktoś z tych nowych producentów będzie nazwany newschoolowym nulem? Z Graczykiem to wyjechałeś. Myślę, że tak. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że Graczyk póki co wyrasta na kogoś takiego, bo tak naprawdę, pomijając ten beat do kryptowalut, to chyba on nie miał takich tam więcej sytuacji, że ktoś tam znalazł gdzieś tam podobne coś. A jeszcze chciałbym właśnie o tym Shafterze, dlatego, że on też kreuje wokół siebie taką otoczkę wielkiego producenta. Nawet w tym Hot Coffee nawija, gdzie mieszka ten typ, co robi bity. Na płycie Kubiego bodajże rapował, że Shafter to ten typ, co sampluje jazz. No znowu, moralnie mi to się nie do końca zgadza. Okej, okay, faktycznie, wiesz co, nie słyszałem tych linijek, ale jeśli faktycznie tak jest, no to w sensie tak, zgoda, masz rację. Ale co jeśli faktycznie on ma za sobą taki etap, że naprawdę siedział w domu i trzaskał, wiesz, do zdarcia winyla jakieś stare jazzowe numery? Mogło tak być przecież. No mogło tak być. Jeszcze tak jako ciekawostkę powiem, bo dzisiaj szukałem właśnie, gdzie padł ten wers, ten typ, co sampluje jazz i znalazłem tą linijkę na jakiejś tam stronie, i gdzie była napisana ten typ, co sam, spacja, pluje jazz. Czy to był Rap Genius? Nie, ale coś z tekstami, nieważne. Jestem fanem tego. Ty sprawdzasz może w tym serwisie, nie wiem, teksty laika jakieś? Może rozkminili Glidera. Glidera. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, mówiliśmy o Graczyku i znowu tutaj była też dość głośna sprawa, że Graczyk ukradł beat z kryptowalut, bo na tym samym bicie rapował Meek Mill i to był beat do Liddy.
Wiesz co, akurat moim zdaniem tutaj sprawa jest jasna. Jakby oczywiście, że te dwa bity są do siebie podobne bardzo, ale jakby różnice między nimi są na tyle jakby jasne, myślę, że nie ma co mówić o tym, że coś tam graczyk ukradł bit czy coś. Ja mam trochę wrażenie, że ludzie, którzy rozkręcili, wiesz, tę całą tam błazenadę z tym, że on ukradł ten bit i tak dalej, mam wrażenie, że ktoś tylko tam słyszy tak duże podobieństwo. Nie wiem, może po prostu przesłuchał pierwsze 10 sekund i stwierdził, o, podobne, ale na pewno nie przesłuchał całości tych bitów. Też kwestią dyskusyjną jest, myślę, trochę wiedza takich osób. Pamiętasz jeszcze, jak była taka, wiesz, ta sytuacja z Hensonem tamte parę lat temu, gdzie on, wiesz, robił bity, które brzmiały bardzo, ale to bardzo podobnie do jakichś innych bitów i zrobił tego naprawdę dużo i część z nich to faktycznie były same sample, tylko tak samo wykorzystane, ale część z nich to faktycznie, jakby wiesz, były bity, które brzmiały niemalże jak jeden do jednego. I kiedyś był wywiad, który przeprowadził obecnie Maciej Je, a wtedy jeszcze piszący pod ksywą Litę, na swojego też bloga o rapie. Przeprowadził wywiad z Człowieniem. Człowień akurat miał beat Hensona na swojej płycie i Litę stwierdził, że go tam podpytał tego Hensona, co tam, jak tam uważa na temat tej inbusi, temat kradnięcia bitów. I Człowień odpowiedział coś w stylu, ja nie wierzę, że Henson kradnie bity, bo jak robił mi beat do mojego, na moją płytę, to raz mi go wysłał bez basu, a potem mi wysłał z basem. Ja sobie tak, wiesz, przeczytałem tę odpowiedź i się złapałem za głowę. Ej, naprawdę ktoś zakładał, że Henson dosłownie kradnie bity, w sensie ściąga MP3 i wysyła jako swój beat? Naprawdę ktoś tak zakładał? Przecież to jest oczywiste, że on tak nie robił, tylko że to bardziej szło w stronę, wiesz, tego, że on po prostu siadł i od zera zrobił, jakby, wiesz, bit brzmiący jak coś. Natomiast to też trochę popchnęło moje rozważania w taką stronę, że Jezu, skoro ludzie naprawdę uważają, że tak mogło być, to ich wiedza jest naprawdę, na moim zdaniem, poziomie raczej skandalicznym. I to mi się przypomniało właśnie teraz, jak była gadka o tych kryptowalutach. Ja też patrzę właśnie uchem laika, nie Aikwana. Mój glider, no. Wiesz, te niektóre bity brzmią tak, jakby gość przepisał moją pracę domową, ale własnymi słowami. I myślę, że tak to odbierają też ludzie. No, wczoraj trochę o tym rozmawialiśmy i ty mówiłeś, że wcale tak nie jest, właśnie mówiąc o bicie do kryptowalut. Bo akurat bit do kryptowalut moim zdaniem jest od tego daleki, bo jakby... Obracamy się mimo wszystko w rapie. Jakby to już ten temat się pojawił tam parę minut temu, ale to jest idealny przykład na to, że dźwięki perkusji są często takie same, dźwięki instrumentów są często takie same, tempo w tych numerach też jest przeważnie takie samo, więc sytuacja, w której przychodzi sobie producent, zaczyna komponować beat od jakiegoś dźwięku i dalej mu, wiesz, w głowie zaczyna grać tak, jak komuś już innemu zagrało, tak naprawdę może się zdarzyć, jest prawdopodobna, bo kurczę, no jakby stylistyka wymusza na tyle podobieństwo do siebie tych bitów, że czasami się musi zdarzyć taka sytuacja. Akurat melodia w kryptowalutach i w tym numerze Mick Milla faktycznie na początku się zgadza, ale potem ta melodia, wiesz, ucieka w zupełnie inne rejony, nie? U Graczyka się rozwija inaczej, w sensie u Takona Fide i u Milla się rozwija zupełnie inaczej, więc ciężko mi tutaj mówić o jakiejś, wiesz, o jakimś plagiacie czy czymś. Dobra, a jeśli Graczyk słyszał ten bit, bo tutaj też to kwestia taka, możemy sobie po prostu... Pogdybać. No ale umówmy się, że słyszał wcześniej bit do Litty i stwierdził, a walnę sobie taki sam. I co wtedy? Czy to jakoś moralnie znowu, bo chyba tylko w kwestiach moralnych możemy to rozpatrywać, nie legalności, tak? No bo umówmy się, legalne to jest i on jest tego producentem, ale czy jeśli słyszał, jeśli, to spoko opcja producencka czy nie? Dobra, a rozgraniczmy. A czy zrobił to świadomie? A czy to może było tak, że on, nie wiem, wrócił sobie gdzieś tam schlany po imprezie o 4 rano, gdzieś tam mu mignęło, a potem rano się obudził, leciała mu jeszcze w głowie melodia i stwierdził, o, zrobię sobie? Czy nie? Może gdzieś w radiu usłyszał? Może akurat z kimś gadał, ktoś mu puścił? Jakby takie gdybanie, co to zmienia tak naprawdę? Jeśli faktycznie usłyszał melodię i ona mu została w głowie, wcale nie jest powiedziane, że to było akurat z tego kawałka Mac Millera. To mogło być, sorry, Mick Milla. To mógł być, jakby wiesz, jakikolwiek inny numer, który zaczynał się takim samym akordem. Mógł sobie po prostu, nie wiem, akurat tego dnia mógł usłyszeć, nie wiem, przy dobrych wiatrach 10 numerów, które się zaczynały takim akordem. Wiesz, jak ktoś ma słuch muzyczny, to jego słuchanie muzyki wygląda w ten sposób, że kiedy sobie na przykład, nie wiem, lecisz samochodem i sobie leci radio,
to naprawdę potrafi się zdarzyć, że podczas takiej jednej wyprawy słyszysz kilka kawałków w takiej samej tonacji, w których są użyte podobne akordy i tak dalej. Możliwe, że to był jeden z numerów, które on akurat usłyszał i któremu akurat wtedy zagrały w głowie, jak układał tę melodię. Może w tę stronę by wypadało to rozpatrywać. A jeśli faktycznie wsiadł sobie i pomyślał sobie, dobra, to ja ułożę sobie melodię taką jak w tamtym numerze, tylko ją zmienię? No spoko. Wyszedł z tego bit, który jest faktycznie podobny, ale moim zdaniem jest na tyle inny, że nie ma co mówić o plagiacie. Okej, na pewno jeszcze poruszymy teraz właśnie kwestię Kubiego, producenta, który też był oskarżany o kradzież bitów do kawałka Hymn, na którym nabijał BDOS. Akurat Hymn to chyba nie jest najlepszy przykład. No nawet ja tam nie słyszę jakiegoś wielkiego podobieństwa, w sensie tam chyba jest ten sam sample, ale reszta jest totalnie inna. Tam był jakiś numer, w którym on, wiesz, wyciął jakąś gitarę z paczki, tylko już kurde nie pamiętam, jak on się nazywał, ten numer. W każdym razie, akurat w przypadku Kubiego, interesującym przypadkiem jest moim zdaniem to, że on na początku się jakby, wiesz, zapierał, że nie, że skąd, że co, że wy w ogóle, co wy macie w głowach, w uszach. A potem, to było akurat jakieś, nie wiem, pół roku temu, przyznał się, że faktycznie wziął ten sample, tę paczkę, ale nie chciał się wtedy przyznać, bo coś tam, bo mu było głupio, czy w sumie nie jest w stanie tego wytłumaczyć, już nawet nie pamiętam. W każdym razie, to mi się wydaje ciekawe, że wiesz, że koleś młody na początku mówi, że nie, skądże znowu, a potem, no dobra, faktycznie okomałem was, sorry, prawda jest taka. Ale możemy go chyba rozgrzeszyć, jeśli chodzi o tą kwestię kradzieży, prawda? Tak, jakby koleś zrobił, wyprodukował, wiesz, dwie płyty z BDOS-em od zera, przytrafiło mu się coś takiego raz. No dobra, jeśli liczyć Hymn, to dwa razy, ale w sumie nie wiem, czy umielibyśmy. Nikt się więcej czegoś takiego nie doszukał, więc mi się wydaje, że nie ma co demonizować akurat Kubiego w tym przypadku. I jeszcze jeden bit, o którym musimy powiedzieć, bo wspomniała o tym jedna z osób na grupie. Mario kontrargument, jego bit do Jestem graczem RIP. Kontra Lil Wayne, Right Above It. Tak, to jest w ogóle ciekawe, bo kurczę, ja powiem ci, że puściłem sobie te bity i mimo, że żadnego z tych kawałków dwóch nie znałem wcześniej, one są do siebie tak podobne i melodia jest tak podobnie ułożona i to chyba nawet nie jest melodia, znaczy nie, to chyba nie, chyba, duże chyba, przyznam ci się szczerze, nie zrobiłem researchu, trzeba było to zrobić, ale wydaje mi się, że to nie jest sample, tylko faktycznie melodia, ona jest tak podobna, że faktycznie, no jakby te dwa bity brzmią wręcz... No Hensonowo, no. W sumie poczekaj, gdybym tak na szybkości odpalił teraz Who Sampled, może bym sprawdził, czy to jest sample, czy nie. Nie, to nie jest sample. To najwidoczniej jest zagrane. Chyba, że nikt tego nie znalazł, ale wątpię. Czyli wychodzi na to, że akurat tutaj mamy, no wiesz, taki przypadek, że Mario siadł i zrobił, co mnie osobiście dziwi, bo ja zawsze uważałem Maria za takiego, wiesz, za takiego bardzo mocno etosowego producenta, który ma co więcej jakiś swój styl tych bitów słyszalny, bardzo wyraźny. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, może miał jakiś system malfunction. Może RIP mu przyłożył gnata do czoła i stwierdził, rób taki bit, albo ci rozwalę czachę. Nie wiem. No dobra, a może też on usłyszał ten bit kiedyś, będąc pijanym właśnie i oglądając sobie memy i gdzieś mu się to tak zakodowało w bani, że zrobił coś takiego samego. Możliwe? Możliwe, jak najbardziej. Wiesz, kiedyś w świadku reggae był taki patent, że był sobie jakiś taki mało znany zespół, który tam napisał jakąś linię melodyczną, a potem okazało się, że wiesz, że Maleo Reggae Rockers wypuścili numer, w którym jest jakby jeden do jednego kalka dokładnie tej samej melodii, nie? I w ogóle o co chodzi? Jakby to jest niemożliwe, że jakby akurat jeden do jednego ułożysz taką samą melodię jak ktoś inny, a tu się okazało, że owszem, jak najbardziej. I wiesz, było wielkie halo. Dlaczego? Skąd się to wzięło? Jak to się stało? Ale po prostu wiesz, kompozytorzy się gdzieś tam dogadali, nie? Zbili sobie pionę zakulisowo i zawsze jest takie ryzyko, nie? No gdzieś tam jednym uchem usłyszysz, drugim ci wyleci, ale w główce zostanie, potem sobie siądziesz, napiszesz, no to się mogło zdarzyć, jak najbardziej myślę. Jeśli to się zdarzyło raz, to myślę, że spoko. Czyli generalnie większość producentów, o których dzisiaj wspominaliśmy, można rozgrzeszyć i tak jakby te zarzuty wynikają jedynie z niewiedzy słuchaczy. To wynika chyba wnioskiem takim głównym. Wiesz co, z adnotacją taką, że na tego Shaftera trzeba mieć oko, nie? To nie jest tak, że ja wiesz, że ja teraz mówię, że on jest jakimś złodziejem czy coś, no ale jakby, jeśli będzie dalej taśmowo produkował bity z samych tylko paczek, no to faktycznie jakby myślę, że można mieć do niego jakieś ale. Natomiast reszta faktycznie, Graczyk myślę, że jest niewinny, Kubi myślę, że jest niewinny,
Mario kontrargument jakby no najbardziej się tutaj z tego grona wychyla, wiesz, w stronę tę negatywną, ale jemu też do tej pory zdarzyło się tylko raz coś takiego. Czyli wciąż nie możemy nikogo równać z Hensonem. Zabrzmi to brutalnie, ale myślę, że tak. Przy czym to też jakby... jakby wiesz, Henson akurat jest tutaj takim, myślę, po prostu punktem odniesienia, bo wiesz, bo ostatnimi czasy Henson znowu jest aktywny tam po paru latach ciszy i te wszystkie jego bity, wiesz, naprawdę brzmią autorsko, świeżo i nie są do niczego podobne. I to, że tam te bity jego były bardzo podobne do czegoś, to jest tam kwestia, wiesz, no iluś tam lat wstecz, dekady bodajże? Tak, to chyba wyszło przy płycie debiutanckiej Tematy, która tam wyszła chyba 2009. No to tak, no to dekadę. Ale tak, no... Henson sprzed 10 lat może być takim punktem odniesienia, tak, zdecydowanie. No warto też chyba powiedzieć, że te zarzuty o to, że ktoś jest złodziejem bitów, to co jakiś czas wypływają nawet. Nie tyle jeśli chodzi o nieskulawych producentów, ale Boberowi zarzucano kiedyś, że jest złodziejem bitów. Ale i... to jest... Sam zresztą zauważyłeś, że to jest raczej... Argumentacja jest przedszkolna raczej. To znaczy, ja nie wiem, czy to było dla beki, czy to było na serio, bo już nie pamiętam. To było chyba po bifie z Jimsona. I wydaje mi się, że były dwa filmiki. W internecie jest już chyba tylko jeden. On się nazywa po prostu Bober Złodziej Bitów. I są tam po prostu bity Bobera oparte na tym samym samplu, które są totalnie inne. No ale wiadomo, poszło w świat, że jest złodziejem. Nie no, z takich poważniejszych rzeczy to możemy jeszcze wymieniać i wymieniać. Był Sidney Pollack na PZ-cie, który też się zresztą tłumaczył kryterium legalności. Był ten. Woskowi mieli jeden bit, który był wysamplowany z czegoś tam, co ktoś przyniósł na pendrive do studia, oni to uznali, że to jest na tyle zajebisty sample, że nie ma co tam w nim kombinować i to po prostu wrzucili. Gdzie tam jeszcze Gibbs był? Był jeszcze Fan na pewno, z całą tą aferką. Fan, o Jezu, tak, Fan. Tak, tak, tak. Myślę, że akurat Fan to jest najbliżej tego, co można powiedzieć na temat bycia złodziejem bitów. Tak, tylko że z Fanem to też była taka sytuacja, że to nie wiadomo, czy była jedna osoba, czy to były dwie osoby, bo to był jakiś internetowy fantom, który wciąż nie wysłał płyt i tam CSI Ślisk dotarł w końcu, kim on jest i się okazało, że to jakiś niby dwóch gości. Którzy ściągali po prostu czyjeś bity, podsyłali je raperom jako swoje i... Coś takiego. Mhm. No i jeszcze jest kwestia, był taki bit Robsona bodajże, na którym nawijał Jerzoz, wiesz, Younes. Tak, tak, tak. Ostatni bit Robsona, który on zrobił, bo potem się w ogóle gdzieś tam zagrzebał pod ziemię i nie słychać w ogóle o nim nic. A to tak, powiem ci szczerze, że to jest ciekawe, bo to było coś takiego, że Robson potem w ogóle po tej aferce wyrzucił ten numer skądś tam, w ogóle zniknął z mediów społecznościowych, z tego co pamiętam. To już było jakiś czas temu, ale tak mi się kojarzy, że on zrobił coś takiego. To mnie szczerze mówiąc zastanowiło, bo to jest zachowanie, wiesz, tak jakby on faktycznie to zrobił celowo i potem o mamo, to wyszło i teraz ja się chowam pod ziemię. Niesmacznie mi się zrobiło potem, szczerze mówiąc. Okej, to możemy zmierzać powoli do podsumowania tego, czyli przede wszystkim producenci raczej nie są złodziejami, to po pierwsze. Po drugie, trzeba chyba edukować słuchaczy, prawda? Jak to robić? Jak to robić? Wiesz co, znaczy w idealnym świecie byłoby tak, że wszyscy mają słuch muzyczny, i wszyscy są w stanie, nie wiem, nazywać nuty, nazywać akordy i w lot porównywać melodie ze sobą, ale wiemy, że tak nie będzie. Myślę, że przede wszystkim trzeba po prostu podkreślać rolę samplingu w hip-hopie, bo mimo tego, że to jest wałkowane, to ludzie cały czas jakby... Nie kumają, o co chodzi. Tak, nie kumają, o co chodzi, że jakby ten sam sample to nie ten sam beat. I po drugie... Cześć, miałem jakiś drugi argument, ale mi wyleciał z głowy. Jeśli chodzi o właśnie... Myślę, że podkreślać to, że jakby wiesz, że w danej stylistyce, jeśli chcesz zrobić beat, który będzie brzmiał, no właśnie odwołując się do danej stylistyki, to po prostu zawsze się będzie zdarzyć taka sytuacja, że ktoś tak samo ułoży perkę, bo 100% przedtem tak samo ją ułożyło, że ktoś użyje takich samych dźwięków, bo 100% przed nim użyło dokładnie takich samych, więc on też to zrobił i nie ma co demonizować tej jednej osoby, do której akurat ktoś tam się przyczepia. No jeśli chodzi o te bity na tym samym samplu, to ja zawsze polecam odpalić sobie kawałek Jimsona Heroina. To co prawda jest jakiś bit kradziony chyba z płyty Teliba Kweli, ale nieważne, i bit 25 Mesa, oparte na tym samym samplu, a zupełnie inne, i tam jasno widać tą różnicę, nie? Tak, jak można kreatywnie podejść do sampli. Dokładnie. Zresztą też chyba był na tym, na którejś Ortedze Kartel, o ile dobrze pamiętam, był taki patent, że Patro i Pitz, wiesz, podeszli do tego samego sampla i wykorzystali go dwa razy na płycie, tylko że oba, wiesz, skrajnie różne.
Wiesz, no takie dwa skrajnie różne sposoby. Nie pamiętam tylko, czy to była Ortega, czy to nie było The Jones, czy... ale na pewno The Throne mieli na płycie taki zabieg. No w każdym razie tak jakby wykorzystanie tego samego sampla to jest nic złego, wręcz znalezienie dwóch bitów na tym samym samplu to zajawka, bo słyszysz sobie jakiś bit i sobie potem myślisz, kurde, gdzie to było, gdzieś to słyszałem, ale gdzie? Ja bardzo lubiłem dochodzić do takich rzeczy, tak samo jak na przykład znajdować oryginały tych sampli tak zupełnie przypadkowo. Zgadza się. Innotic był w tym mistrzem. Tak, to prawda. Właśnie, ciekawe, czy taka osoba jak Innotic, jak ona by podeszła do tych sampli Shaftera, bo wydaje mi się, że on jest o tyle czysty w tym samplingu, że nie byłby zadowolony. Nie no, wiadomo, żeby nie był. Tak samo jak wszyscy etosowi, wiesz, producenci podchodzący w ten sposób nie byliby zadowoleni. Ale czekaj, masz w sumie z nim jakiś kontakt? Mam. Słuchaj, to czemu rozmawiasz ze mną? Trochę się bałem, że wiesz, taka rozmowa z osobą bardzo zamkniętą, właśnie taką etosową, przerodzi się w jakiś ogromny hejt i wiesz, gdzieś tam, to ja bym musiał być adwokatem tych producentów, a niestety merytorycznie bym na pewno przegrał z Innoticiem każdą taką dyskusję, więc tak wyszło. Rozumiem, nie? Więc wziąłeś mnie. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy młodym producentom, młodym oczywiście w cudzysłowie, jest łatwiej dzięki tym paczkom? Czy to nie robi połowy roboty za nich? Myślę, że łatwiej. Mimo wszystko łatwiej, bo jakby wiadomo, możesz się po prostu nauczyć, jak ma brzmieć perkusja, możesz się nauczyć, jak wykręcać dobre brzmienie i możesz się nauczyć po prostu, możesz sobie kupić jakieś proste pianinko, odgrywać ze słuchu na nim jakieś rzeczy i po iluś tam miesiącach wykształcić w sobie po prostu ten słuch i podejście. Możesz to wszystko zrobić, wiesz, na drodze nauki, ale mimo wszystko w tym szukaniu sampli i szukaniu dźwięków, jeśli na przykład jesteś producentem, który nie sampluje, trzeba po prostu jakiejś, wiesz, kreatywności i wyczucia. A kiedy masz sytuację, w której możesz po prostu kupić sobie dobrze brzmiące sample, no jest to ogromne ułatwienie. Więc myślę, że jak najbardziej. To chyba zmierzamy powoli do końca. Czyli clue tego naszego podcastu chyba będzie to, że kochajmy producentów, nie hejtujmy ich jednak. Tak. Jakby takie tak ostre określenie jak złodziej bitów czy coś, spoko, ale zachowajmy je na sytuacje, w których faktycznie ktoś będzie notorycznie używał takich zabiegów i nie wykazywał się przy tym żadną kreatywnością. Bo to co o tej... Bo większość z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, myślę, że jest zbyt daleko od takiego czystego złodziejstwa, moim zdaniem. Czyli większość producentów zostaje uniewinniona i to chyba tyle w dzisiejszym podcaście. Policja bitowa nie ma czego szukać. Także wielkie dzięki, Marcin, że zgodziłeś się być gościem. Dzięki, że wyjaśniłeś słuchaczom wiele ważnych kwestii. Myślę, że nie przez wszystkich znanych. Nie wiem, jeszcze jeżeli chcesz jakieś słówko podsumowania wtrącić, to teraz jest na to czas. Dziękuję. Bardzo miło mi się rozmawiało. Pozdrawiam dziewczynę i rodziców. Także tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.